nie marnujemy czasu z Kornelią, bo się dzieje. Ja byłem spacerować po Wydmach rano. Łazi tu pełno jakiś węży. Zauważyliśmy. Chyba za skrońcu. To taki nie węże. I co? No i na tych Wydmach spotkałem żółwia. Idziemy go szukać teraz. Wytropimy go, złapiemy, a potem zjemy, nie? Tak. No i niestety nie mamy żółwia. Poszukiwania wzięły w łeb. Gdzieś się schował. Był tutaj. Na tym stepie. Także nie będzie filmu pod tytułem Wojownicze żółwie ninja. Niestety nie będzie, no bo żółw nam uciekł. Główny aktor. Po nieudanej akcji żółw zbliżamy się do naszego obozu. Tu jest nasz obóz. Ludzie zaczynają się zjeżdżać, także to nie jest takie dzikie miejsce, jak kogoś interesowało. Wszyscy przyjeżdżają samochodami. Tam są... Tu stoi kemping, stoi przyczepa kempingowa, tam stoi przyczepa, tam dalej stoją jakieś samochody. Tu jest obóz rozbity na plaży. A to my. Nasza fura. Proszę. Dziewczyny wyczyściły. I pójdę. W słonej wodzie. Nie, dobrze. Szkoda wody. Garczek wyczyszczony w słonej wodzie. Słona woda jest najlepszą myjką. I opuszczamy nasz wspaniały biwak. Fajny był. Nie ma co narzekać. Nie przez wodę. Fajne miejsce to było. Mi się podobało bardzo. Nic ważne. Pobiwakowaliśmy. Tak trochę pojeździmy offroadowo. Fajnie tu było. Dzikie. Do najbliższego miasta jest 5 km. Trochę ludzi się zjechało. Co do zakazów, to nie wiem. Są jakieś tablice informujące chyba o strefie ochrony, ale tu jest tyle. Tyle ludzi, że hej. Mieścina Wadu. Idziemy robić zakupy. Papryka 4 leje. Ceny jak ceny. Jak u nas. Cebula. Pani ma lajka. Nie wiem ile to jest tych kina. Weź jeszcze... On to macie leka bacie la bacie la bacie. Weź pomidora do już jednego. Przetłumaczyłem. Proszę, żeby nie było, że w Rumunii nie ma autostrad. No jakieś są, to wiem, ale teraz jesteśmy nad morzem i mijamy Konstancę autostradę, która ma chyba 19 km, mi się zdaje. Wrak jest, ma się dobrze. Nie wiem, czy go widać, bo to kamerka oddala. Jest petarda ten wrak. A tu jest po prostu ten biwak, super, lekka dziki kicha. Dziki biwak. Tam to było ładnie, a tu jest lekka kicha. Mamy wrak, nie pokazuję co jest na dole, bo na dole jest toaleta. Jedziemy, chcieliśmy dojechać do miejsca biwakowego, które tu zaraz jest. Nie ma tam żywego ducha. No i się wyjaśnimy dlaczego, bo droga, która jest do tego miejsca, gdzie mogły kampery jechać, jest teraz podtopiona i jest rozryta jakimś traktorem. No i zaczęliśmy jechać, bo jesteśmy twarde, nie miękkie były, tylko twarde były. Ale się okazało, że zaczęliśmy kopać, bo jakimś cudem zawróciliśmy, no może nie cudem, ale błoto, glina, nie jedziemy tam.
jedziemy z powrotem, jedziemy na południe od Konstanz, od tego miasteczka z brakiem i tam będziemy szukać wspaniałego. Tam już jest chyba normalnie. No, wylądowaliśmy na południe od tej miejscowości z wrakiem i powiem tak, że jest tu miejsce biwakowe, ale tak ono wygląda. O, proszę, może tego nie widać na kamerze, ale tu jest taki 10-metrowy klif. I żeby chyba dojść gdziekolwiek, to trzeba gdzieś tam, jak te domy, kwatery schodzić, bo tutaj można by spać, ale... Ale no, szału nie ma, bo tu nie ma dojścia do wody, także mają morze. Tu jest morze trochę czystsze niż tam. Trochę żeśmy furę pobrudzili na próbie dojazdu od drugiej strony. No tu padało, długo padało, bo widać po kolejnach i śladach. Pojedziemy chyba wykąpać się gdzieś tam. Lądowaliśmy w ostatnim w Rumunii miejscu biwakowym. No powiem szczerze, jest tu źle. Tak to wygląda. Jedzie się tak wzdłuż tych płotków. Tu wszystko jest poblokowane, te dojazdy. Miejsce to jest tutaj. Nie no, tak jednym słowem to nie ma po co tu jechać, bo to jest kicha. Chcecie się w tych glonach kąpać? Nikt się nie kąpie w tych glonach. Mamy trochę problem właśnie z tym morzem i tak to z tym naszym biwakiem. Wydawał się banalny, prosty, bo tyle miejscówek, a nie, niestety żadna za bardzo się do noclegu nie dawała. Tam, gdzie byliśmy przedtem, na tym takim, na południe od tego miasteczka, gdzie jest wrak, tam stanęliśmy na takim polu, no, tam jest klif duży, to nie fajnie, nie ma zejścia. Przyjechał gość, od razu przedstawił, kurwa, my pole, no camping. Taki miły pan. Tak powiedział. No zmęczyło nas to morze, o ja cię kręcę. Szkoda gadać. Tam jest jeden wielki kurort. A tutaj... Stoimy tutaj. Jest to luzik. Luzik arbuzik. No nie jest to fajne miejsce. Jest kicha. Tu na południu jest totalna kicha. Na pewno dwie miejscówki, które są wskazane z grupy, to jedna, to się gość burzy jeździ, żeby zjeżdżać. A tam dalej jest wszystko ogrodzone. Słupki, no, no odpadają. Tu nie ma po co jechać. Koło Wadu, tam jest pięknie, a tu jest brzydko. Choć tam jest piach, można się nakopać, to też tak. Trzeba trochę brać pod uwagę. Stoimy w takim miejscu, bo chcemy po prostu coś zjeść, napić się kawy i jedziemy. Już może przejechaliśmy, wystarczy nam może. Jedziemy wsiną dalej. Daleko, bo stąd do Transfogarskiej jest 500 km. Będzie serek, pomidory i chleb. Czyli nasz typowy śniadaniowy zestaw. To mi jest babeczka, nie? No tak, tak. Tak, tak. Jak serek? Mi smakuje. Petarda? Morze zostało za nami, a my grzejemy z nadmorza na Transfogarską. Do Bukaresztu jest 270 mniej więcej i jedziemy tą autostradą i później jeszcze, nie wiem, może ze 130 też będzie autostradą, może setka, nie wiem, tak się zapowiada, także nie jest źle. Stoimy sobie na mopie. No, stoimy na miejscu dla autobusów, bo jesteśmy takim trochę autobusem. Wieczór się zbliża, dziewczyny były w toilecie. Ja jestem twardy. Nie, ja też idę. Jak tam było? Super.
Bosko. Możecie nagrać, jak gonicie muchę za. Możemy nagrać, jak ty idziesz do kibla. Tak, do kibla. Nagrajcie. Jesteśmy pod zamkiem Drakuli. Jechało się dobrze całą drogę autostradą. Bukareszt, objazd Bukaresztu to jedna wielka wtopa. Co ciekawsze, dojechaliśmy na kemping pod zamkiem Drakuli i rozbiliśmy się obok klatki na niedźwiedzie, bo ponoć tu są niedźwiedzie i potem przychodzi, nie, tam bzdury, twardziele jesteśmy. Zaparkowaliśmy auto. Ile minęło? 3 minuty. Trąbią obok, coś świecą, co się dzieje. Mówię, poszaleli, popili, impreza. Nie, przyszedł tu misiu i chodzi 2 metry od namiotu. Chyba nie będziemy dzisiaj chodzić do toalety, bo po co, bo miś sobie tu chodzi. No fajnie, tu jest fajnie. I misiu albo będzie pod samochodem naszym, no tu jest, tylko jest 20 metrów dalej, to nie tak źle. Albo będzie w klatce obok. Polecam te kempy. 10 lei kosztuje za wszystko, czyli 10 zł. A z atrakcjami, no i misie przychodzą, no która jest godzina? Jest godzina 12:30 i już jest misiu. To mi się podoba. Ubiłaś go? Nie ubijaj misia, niech sobie tutaj żyje. W każdym razie po piwku i idziemy spać. Jutro próbujemy zdobyć zamek, ale chyba jest zamknięty, bo są tu niedźwiedzie. No są, no trudno. No, no. Hej.